Siemaneczko, z tej strony Deralnicy, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Akurat tutaj mamy akcję kukurydzę. Generalnie to woże kukurydzę, a mi kurwa spamują. Ej dobra, pojedzie pełny, kurwa. Ale dałem dupę jak młody, nie? No bo myślałem, że jeszcze kurwa wejdzie mu. Te małe toczki to tak jest potem. Boże się jolunkiem 6400, tutaj mengelka kosi. Baza akurat. Trochę się gościu wkurwi, bo muszę chwilę stać. No nie moja wina. Dobra, moja. Redukcja. Lecimy z tematem. Janusz, pakuj tam, fuj. Nie wiem, czy on dobrze kamerkę ustawioną, ciężko jest mi powiedzieć. Ten kawałek chyba wduszymy nawet na ten rozrzutnik. A nie wiem, czy gdzieś jeszcze jademy na jakieś pole, bo miało być niby 2 hektary, ale tego kawałku to tu za dużo nie było. Na tył trzeba jak najwięcej napakować. Mergelka fajno, nie. Ona jest chyba nawet na sprzedanie wystawiona. Ale ciężko jest mi powiedzieć coś na ten temat. Za ile, który rocznik, co jak. Gospodarstwa, które tutaj mamy ile? Z 2 km maksymalnie. Na 3 zestawy wozimy, jeszcze jeździ Proxima albo Portera, teraz mi jest ciężko powiedzieć. W takim bądź razie no Zetor. Dobra, chuj, już się tak zawrócę. Szopeczka mi ze Zetora spadła. Jelonek fajnie, naprawdę mi się przyjemnie jeździ. Tak, może tutaj trochę ekstremalnie jeżdżę. Prr, kasztunka. Kurwa, tu rurę o tak daleko, ja pierdolę. Wczoraj kosił krosem pan Litwin. Od Litwina znaczy się sieczkarnia była, to rura była całkiem lepsza przy tej sieczkarni i krótsza, że tak powiem, no albo kurwa jakoś tak wyżej podniesiono, że lepiej leciało. Tutaj muszę naprawdę odjeżdżać na 3 rajki, tam na 2 było i akurat tak idealnie, że tak powiem. Że szyba ujebano, no ale drugi dzień woże. To już nie jest moja wina. Co mogę powiedzieć, no wczoraj kosiliśmy do godziny 20:40 chyba, czy 20:20. Potem oczywiście jeszcze kolacja, to około 10 byłem w domu. Jeszcze zanim odwiozłem John Deere'a, to też chwila minęła. Właśnie, jaki rozrzutnik, no to z tyłu Forschmidt jest. Ale jest trochę ten większy Forschmidt, jak ja to mówię. Chyba klima by się przydała przy tym silniku. A szyby nie chcę otwierać z tego względu, żebyście mnie dobrze słyszeli. Kurwa, jakie dziury na tym polu, Jezu!
tu wyleciał za 60, aby się bez kabiny jechał. Drzwi wolno na Wrocław, no ale nie chcę, żeby się coś urwało, bo to nie mój sprzęt. A nie zarobią tyle, żebym za rok kurwa do John Deere jeszcze ośkę jakąś kupił. Się zepsuło. A nie, zatkała się. Poszedł kurwa gdzieś w kukurydzę. O, mroczy chuj. Już zażarła. Jademy, Janusz. Halo. Kurwa się dławi jak dziewica. Ja pierdolę. Na ten tył, w chuj. Goście nie wie, o co chodzi, kurwa, kamerka na głowie. A się odjebało, nie? No akurat tym, że tak powiem, ten kierowca kombajnu, no to nie manewruję rurą, przez to się tutaj też muszę trochę bawić. Wczoraj było fajnie, no bo powiedzmy inny kierowca był i nasieczkarnia, no to zajebiście, bo no jechałem z stałą prędkością, no i po prostu miałem rurę przesuwał. To już w ogóle bajka była. No a tu się muszę trochę bawić. Kurwa, już się spociłem jak chnur na świni. Kurwa, te bruzdy, nie? Ja pierdolę. Bartek będzie oglądał na pewno vloga. Nie zjebie, że przez bruzdy zapierdalam. Nie no, Bartuś, spokojnie, ja tu jeżdżę. Zobacz. Na pierwszym półbiegu przez bruzdę pod przejeżdżą, żebyś nie godął, że kurwa zapierdalam. Uważam. Już jademy? Halo. Nie wysypuje się, nie wysypuje się. Wiecie, nasieczkarnia jest fajnie z tego względu, że wszystko widać. A jak mi się tam na tyle, powiedzmy, troszeczkę rozsypie, no to wtedy mi się każe trochę cofnąć. Przez to trzeba też patrzeć na kombajnistę tego dum. A na ten rozrzutnik to już, bo powiem szczerze, że wchodzi w pizdu. Bo przód ma poszerzone, w sensie, że z barzy wystawione pod kątem i tył tak samo. On nie jest tak jak zwykły forszmin, że wiecie, no jest po prostu ta dokładka tutaj z przodu jeszcze, czyli że więcej wchodzi. Fajnie. Normalnie pot mi z nosa leci, czajcie to?
No się z nosa, no po nosie mistyko. O kurwa, toś teraz Franek zrobił. Ale wyżygło. Mamut. A to jest taki kurwa słoń wielki mamut, no bo to jest takie uluncune. A cztery rzędy w sumie. Tak, łyko, łyko, a zaro się zatko, bo zapierdala jak pojebany. Tylko wiecie, no to jest to, że tu i na cztery rajki w sumie to tak na prob... O, widzicie, już się kurwa dławi jak dziewica. O. Majster, bo mi pół biegu kurwa brakuje na niższe. Nie wiem, czy mu tu dobrze kamerkę ustawiono. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Że mi się uda coś tu fajnego nagrać. Wczoraj woziłem, kurwa, dlaczego ta kamerkę zostawiłem w aucie. A takie zajebiste zestawy jeździły. Jeszcze kukurydzę też kosiliśmy koło takiego pola. Przepraszam, koło gospodarstwa. I tam też właśnie robili kopiec. W sumie tam były trzy kopce. Ubijało bardzo sześcioników. Przepraszam, pięcioników, dwie ładowarki. Widzicie, stoi zatorek. Ale się będę bujał. O Jezu, ojojoj. To jest fajne, kurwa, że kosicie kukurydzę, jeździcie sobie po tych sąsiednich polach. No gdzieś trzeba nawrócić tą kierdą, nie? A się bujo. Pakuj Franek, kurwa. Będziecie mówić, o, bo pełnorozrzutnik nie jest. Że półrozrzutnika zawiózł na kopiec. No, kurwa, z czego mógł wziąć, jak tu kukurydzy już nie ma. Nie? Jeszcze gdzieś jakieś pole będzie, ale to nie wiem gdzie tak naprawdę. Bo tutaj 2 hektary to raczej nie ma. Ciężko jest mi powiedzieć ogólnie, gdzie jeszcze tam jest to pole. Kurwa, żebym się zgrzął. Po prostu szybę uchylę. Jelonek ma około 100 kuni. Widzę, że gdzieś tam majster jedzie prosto, czyli gdzieś tam jeszcze dalej będzie to pole. Zobaczymy. A gdzie 60 jeszcze nie przyjechała? Jeszcze 60 na kopcu będzie pewnie. Przyjemnie siedzi, naprawdę siedzi przyjemnie. Też teraz była, że tak powiem, no jest ogólnie susza. Wczoraj padało, ale nie wiem ile tych litrów spadło tak ogólnie. Ciężko jest mi coś na ten temat powiedzieć, bo no, przyjechałem do domu, to była która? 10, jeszcze pojechałem do dziewczyny. Zanim powiedzmy przyjechałem do domu tak, o kurwa, bije 60. Zanim przyjechałem do domu tak generalnie, no, że się już położyłem i w ogóle, no to była chyba pierwsza, albo w pół do drugi. Rano chill out. No i od południa zaczęliśmy wozić. No się 13.30 na pole już tutaj skręcono tą dróżkę. Bije 60, idzie jak wściekło, kurwa idą, a idą, to jest ale wariot.
No ale oczywiście widzicie, no półbiegi są w tym ciągniku, no to jest kurwa bajka, no po prostu bajka, a jak to ryczy, ja wiem, że to jest czwórka, ale ryczy, no. Otwiera to się? Dumę Jezu. To sobie zrobimy tak. Słyszycie to? Kurwa, żebym się zakochał normalnie. Jezu, ale to jest piękne. Nie tak już mogę jeździć. Kurwa, dźwięk jelenia to jest to. A nie, te New Hollandy, Casey. Panie, kurwa, skrzynia wyje w tych jajcach. Albo Ferguson to samo. Kurwa, jak to chodzi. Ja wiem, że przeklinę, ale się tu jarą jak znisz, nie? Pozdrawiamy również Przemysława, Macieja, bo też kukurydzę robią. No ale niestety, jak tutaj wożę, to tutaj się chłopak nie rozdzieli. Kurwa, kto ryczy? Bartuś! A żeś mi sprzęta dał. Żeby nie było, to nie jest mój nowy nabytek. Jeżdżę usługowo u kolegi. I tyle, no. Jak coś, to jest miejscowość Janków Zaleśny. To możecie wpisać na Google Maps, kuźwa. Będziecie mieć tutaj te dróżki. Tu jest najgorszy odcinek, kurwa, takie dziury. Trzeba jechać jak stoczką. Nie wiem, ile tam już jest minut to nagrane, że tak powiem. Sam jestem ciekaw. No ale jeszcze chcę coś tam nagrać, jak chociaż na ten asfalt wyjadę. Niech to se poryczy trochę. Dziś się raczej z wami pożegną. Bo tam też muszę się skupić potem, bo jest taki przejebany wjazd na to gospodarstwo tam. Na tą pryzmę. No ciasno, ciasno jak dziewicy. Tyle mogę powiedzieć. Błotnik się nie poluzował, jeszcze nie. Ogólnie ten błotnik się lubi luzować. Tam jest śruba impulsowa, by musiała być na klei zrobione. To by się nie odkręcała, suka. No ale wiecie, no to wibracje, to potem kurwa się śruba popuszczą. I tyle. No kukurydzę już, tak powiedzmy, ta firma, tutaj firma, no. Tutaj co po prostu koszę, co wożę, przepraszam. To już tydzień się jaką kukurydzę. Tak się ruszyło to, po prostu teraz to wszystko. No dobrze, że dzisiaj nie pada, aczkolwiek no pogoda się zjebała masakrycznie. Co wam mogę mówić? Ja bez kierunkowskaza wjechał, ale pierun. Kurwa, jak to ryczy, jaki to jest piękny dźwięk. Reno, stoi. Pizda na masę. Nie, i trzeba hamulować, bo tu dziury, ale tu jest kamieni nawalone, nie? Pryzmę z kamieni zrobili. Widzicie, taka susza była, że aż kukurydzy nie było. A nie, no tam leży putoczki. Pewnie mi spadło, jakżem zapierdalał. Nie, no się śmieję. To widać, że to jest tako wczorajszo. Tutaj mieszka Wartosz. A tam włożymy, tam widać pryzma. Waltra tam ubiło. Ładowarka stoi, jeszcze Bartka nie ma. Wczoraj tą ładowarką ubijał. Też ogólnie ma usługi. Dzisiaj tam New Holland stoi z Lejli zbieraczką. Jakby ktoś tam chciał powiedzmy sobie pryzmę kurwa zrobić strawy czy coś, Bartuś może tam usługi wykonać. Ale ile co jak, to wam nie powiem. To już musicie mi napisać w komentarzu, czy jesteście chętni na takie coś. To wtedy pomyślimy. Dobra, ja się z wami żegnam, bo tutaj muszę skręcać, a jest naprawdę przejebane. Na razie, trzymajcie się, cześć!